Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Arłukowicz z polskiego kursu Blendera. W tej części materiału chciałem pokazać, na czym polega działanie modyfikatorów. Zaczniemy od modyfikatora, który nazywa się Subdivision Surface. Dodam do sceny plane'a, którego przeskaluję w osi X 5 razy. Podzielę go następnie w trybie edycji, używając narzędzia Loop Cut Tool, następnych kilkanaście razy, aby otrzymać plane, który jest takim długim, pociętym prostokątem. I teraz modyfikatory. Jest to coś takiego, co służy do modyfikacji meszy, ewentualnie krzywych jakichś innych obiektów. Modyfikatory zebrane są wszystkie na panelu z Object Modifiers, reprezentowanym przez ikonkę klucza francuskiego i mamy tam pustą listę, ponieważ żadnego do tej pory nie dodaliśmy. Zaczniemy od modyfikatora, który jest najprostszym z nich, ale wcześniej jeszcze wyjaśnię, co mamy w tym menu. Otóż menu się rozwija razem z Blenderem i robi się coraz większe, bo modyfikatorów jest coraz więcej. One obecnie zostały podzielone na cztery grupy. To są modyfikatory, które pomagają w symulacjach. Są takie, które deformują obecną, istniejącą geometrię na scenie, nie dodając nowych wierzchołków, jedynie je przesuwając. Są takie, które generują nowe wierzchołki, a więc powstaje dodatkowa geometria. I są takie, które modyfikują, ale coś zupełnie innego. W tym momencie UV Project albo jakieś wagi wierzchołków służą na przykład do nakładania tekstur albo zmian pewnych właściwości zapisanych w meszu. Ok, zaczniemy sobie od ostatniego modyfikatora, który nazywa się Subdivision Surface, w skrócie Subsurf, który powoduje, że gdy go dodam, mój mesh lekko się zaokrągla. Teraz parę słów na temat samego korzystania z modyfikatorów. Otóż dodawanie modyfikatorów jest proste. Wybieramy z tego menu modyfikator i on jest dodawany do takiego małego stosu, który jest w panelu pod modyfikatorami. Teraz stos składa się z różnych modyfikatorów, które możemy sobie zwinąć. Możemy im nazwać, nadać nazwę, na przykład powiedzmy sobie mod 1, klikając mod 2. Możemy również je rozwinąć. Możemy także te modyfikatory przesuwać za pomocą strzałek góra-dół. Jeżeli kliknę strzałkę w górę, modyfikatory zmieniają swoją kolejność. No i teraz ta kolejność jest tutaj ważna, ponieważ modyfikatory zaczynają działać od góry. Pierwszy modyfikator w tym stosie to jest ten, który znajduje się na wierzchu i on zmienia w jakiś sposób geometrię mojego mesza. Następny, który jest w tym stosie, bierze wynik działania poprzedniego modyfikatora i dodaje swoje własne modyfikacje. Dzięki temu wszystkie te modyfikatory można umieszczać na stosach i one wpływają na siebie wzajemnie. Taka przynajmniej jest teoria. Teraz tak. Modyfikator Subsurf działa w ten sposób, że geometrię deformuje, wzbogacając ją poprzez dodanie nowych wierzchołków. W trybie edycji mój mesh zachowuje swoje stare kształty, czyli wszystkie wierzchołki są na swoich oryginalnych miejscach i mam tyle tych wierzchołków, ile było na samym początku. Natomiast sam modyfikator dodaje w tym moim meszu dodatkowe wierzchołki, tak zwane jakby wirtualne. Te wirtualne wierzchołki reprezentowane są przez siatkę, która teraz, jak widać, jest gęstsza troszkę. Nie dodawałem na przykład rozcięcia wzdłuż, natomiast ono dodało się samo. Modyfikator Subsurf działa w taki sposób, że pomiędzy każdymi dwoma wierzchołkami, tak jak tutaj, dodaje jedną linię cięcia. Jedna linia cięcia jest dlatego, że istnieje tutaj coś takiego jak Subdivisions i w tym sliderze, w tym pasku, mam ustawione View 1, Render 2. To oznacza, że na renderze, czy też po wyrenderowaniu sceny, będę miał dwa rozcięcia, a więc tutaj dojdą mi jeszcze trzy wierzchołki. Jeżeli ustawię View na 2, będę miał tych wierzchołków więcej, no i jak widać gęstość mojej siatki rośnie. Tak działa modyfikator Subsurf. Jego zastosowanie to jest przede wszystkim wygładzanie geometrii. Służy także do dodawania większej liczby wierzchołków w jakiś taki ładny, powiedzmy sobie, uporządkowany sposób. Teraz, w trybie obiektowym, w widoku siatki widać, że ta moja siatka jest bardzo gęsta i dlatego istnieje możliwość ograniczenia liczby wyświetlanych krawędzi wierzchołków, a służy do tego checkbox o nazwie Optimal Display. W tym momencie wyświetlany jest tylko obrys, kontur mojego kształtu, a w przypadku bardziej skomplikowanych obiektów niektóre tylko krawędzie. A więc Optimal Display pozwoli nam wyświetlić bryłę, jeżeli ona jest duża, w taki sposób, aby nie zamordować przy okazji Blendera. Oprócz tego, że mamy View i Render, możemy również mieć coś takiego jak prosty podział. Otóż teraz dzielenie pomiędzy wierzchołkami odbywa się zgodnie z algorytmem Catmull-Clarka.
Można je zmienić, to dzielenie, za pomocą opcji Simple. I wtedy mamy zwykłe rozcinanie mesha w taki sposób, jakbym to zrobił na przykład za pomocą klawisza W i wybrał opcję Subdivide. Również wstawiam podziały, tak jak teraz, ale one są statyczne i generują mi prawdziwe wierzchołki, które w trybie edycji widzę. Natomiast cofnę teraz tą operację, mam tutaj swój normalny mesh. Tutaj ten podział odbywa się wirtualnie. I teraz nie mogę edytować tych wierzchołków, które są wirtualne. One są dodane tylko po to, żebym widział, że siatka rzeczywiście będzie tutaj gęsta. W trybie obiektowym oczywiście te wierzchołki stają się wierzchołkami podobnymi do prawdziwych i widzę wszystkie. Teraz mogę włączyć sobie jeszcze kilka dodatkowych opcji związanych z tym modyfikatorem. Po pierwsze, mam tutaj coś takiego jak Subdivide UVs. Służy to do podziału tekstury nałożonej na siatkę tych wierzchołków. Subdivide rozcina nam siatkę wierzchołków i jednocześnie może rozcinać teksturę, która jest nałożona na płaszczyznę pomiędzy wierzchołkami. Jest to opcja trochę bardziej zaawansowana, standardowo jest włączona i na razie można o niej zapomnieć. Mamy także guzik Copy, który robi kopię tego modyfikatora. Pojawia się wtedy jego kolejna wersja działająca na wyniku poprzedniego. I mamy guzik Apply, którego wciśnięcie powoduje, że modyfikator znika, ale geometria, którą otrzymuje w wyniku zniknięcia czy też zastosowania modyfikatora, zostaje już utrwalona. Teraz mam te wierzchołki rzeczywiście wstawione. Cofnę. Mamy także jeszcze jedną rzecz, którą warto mieć na uwadze. O, teraz muszę chyba cofnąć w trybie obiektowym. Ta rzecz to zarządzanie jakby sposobem pracy modyfikatora. Zależnie od modyfikatora mamy tutaj różnego rodzaju guziki. I teraz w trybie obiektowym i w trybie edycji zestaw tych guzików jest taki sam. Pierwszy guzik włącza działanie modyfikatora dla potrzeb renderowania. Proszę zobaczyć, to jest widok z kamery, poprawię ją troszeczkę. Jeżeli wyrenderuję scenę, to otrzymuję zupełnie prostokątny plane. Natomiast w podglądzie ten plane jest zaokrąglony. Nie renderuje się ten modyfikator, dlatego że wyłączyłem renderowanie za pomocą ikonki z kamerą. Jeżeli wyłączę oko, w tym momencie nie widzę działania modyfikatora w moim widoku 3D. Natomiast na wyrenderowanej scenie ten modyfikator działa. Jest to troszeczkę odwrotnie. No i najciekawszy guzik to jest możliwość włączenia tego modyfikatora w trybie edycji. I teraz mam tryb edycji i widzę, że modyfikator działa, ponieważ pojawia się tutaj taka delikatnie rysowana siatka. Teraz też jest tryb edycji. Jeżeli wyłączę w tym momencie w trybie edycji, ten modyfikator nie działa. Natomiast działa on w trybie obiektowym. A więc można w ten sposób sterować widokiem. Jest jeszcze jedna ciekawostka. W trybie edycji mogę włączyć działanie tego modyfikatora, ale mogę również zmusić krawędzie, aby zostały ustawione w tych miejscach, w których rzeczywiście będą się pojawiały wierzchołki. Służy do tego celu ostatni guzik, zastosowanie tymczasowe w trybie edycji. Jest to o tyle fajne i o tyle zwodnicze, że w tym momencie nie widzę swojego prawdziwego mesha, a tylko mesh wynikowy. Mesh wynikowy, jak widać, ma krawędzie, które składają się z wielu wielokątów i mogą się wręcz wydawać komuś na przykład krzywe. Krzywe krawędzie, proszę bardzo. Mogę zrobić z takich krawędzi na przykład extruda i mam powyginane krawędzie w moim meshu, co normalnie w Blenderze nie występuje. Oczywiście jest to tylko widok przybliżony i on pokazuje mi efekt końcowy działania modyfikatora, bo prawdziwe krawędzie nadal są proste. I moja geometria wygląda teraz tak. A więc widać, że siatka, którą uzyskuję, jest w pewien sposób dopasowana do mojego kształtu, ale jednocześnie wygładza mi ten kształt poprzez trzy poziomy pocięć. W przypadku pierwszego poziomu mam tylko jedno rozcięcie każdej krawędzi, później w środku jeszcze raz. I teraz tak. Istnieje możliwość wygładzania geometrii na różne sposoby, korzystając z tego modyfikatora. Na przykład, proszę zobaczyć, że mamy tutaj na samym końcu taką w miarę sensownie wyciętą krzywiznę, która ładnie zaokrągla ten mój mesh. Jeżeli zwiększę ilość rozcięć, to moje zaokrąglenie będzie coraz bardziej gładkie. Natomiast nie mam kontroli w tym momencie nad tym, jak bardzo to zaokrąglenie jest ostre, czy też jaki jest promień krzywizny w tym miejscu. I można tym sterować. Otóż, jeżeli będę w trybie edycji, mogę wstawić dodatkowe rozcięcie za pomocą loop cut toolsów i to rozcięcie przybliżyć do jednej ze ścian. To powoduje, że wierzchołek, który znajduje się na krawędzi zewnętrznej, będzie wpływał na krzywiznę wygładzenia geometrii. Tak samo mogę zrobić za pomocą loop cuta w drugą stronę i wtedy mam wygładzenie, które jest bardzo ostre, dociągnięte do brzegów. Natomiast nadal mam tutaj ładną krzywiznę.
Mogę również zrobić jeszcze jednego lubkata, dociągnąć go do tego miejsca i w tym momencie mam ładnie zaokrąglone rogi, a cała pozostała część mesza jest z krawędzią prostą. To jest jeden ze sposobów wygładzania geometrii. Inny sposób, nie zawsze zalecany, ale jeżeli nie ma już jak sobie poradzić, to można z niego skorzystać, to jest użycie tak zwanego kryzu, czy też wagi krawędzi, która przyciąga mesza do samego siebie. Zróbmy to na przykład dla krawędzi, która jest na tych czterech wierzchołkach. Otóż, żeby zrobić coś takiego, żeby dociągnąć na przykład wygładzony mesz do tej krawędzi, trzeba włączyć sobie panel narzędzi i na samej górze w zakładce Transform mamy coś takiego jak średni kryz, czy też średnie przyciąganie. Nie wiem dokładnie, co znaczy słowo kryz, ale być może sprawdzić w słowniku warto. I teraz kryz wynosi 0, a więc ta krawędź w ogóle nie przyciąga powierzchni tej wynikowej. Natomiast jeżeli zwiększa ten kryz, w tym momencie powierzchnia zacznie być przyciągana aż do wartości maksymalnej, kiedy osiągamy pełną zgodność i pełne nakładanie się powierzchni z krawędzią. Oczywiście tutaj mamy również krawędzie, które odchodzą prostopadle do tej naszej, dlatego one tą naszą płaszczyznę wyginają na boki, dlatego ona do samej krawędzi nie dotyka. Aby dotykała do samej krawędzi, muszę zaznaczyć również sąsiednie wierzchołki, aż w tak szerokim zakresie, i teraz dla nich również dociągnąć kryza. Proszę zobaczyć, że średni teraz kryz dla wszystkich zaznaczonych wierzchołków to jest tylko 0,33, chociaż dla zaznaczonej krawędzi dociągałem kryz do wartości 1. A więc teraz średnią dociągamy do pełna i mamy tutaj wypełniony ładnie róg. Mimo działania subsurfa, waga tych krawędzi jest tak duża, że przyciąga ona w całości naszego mesza. Oczywiście powoduje to artefakty. Takiego rodzaju, jak tutaj widać, ten ogonek powstał właśnie dlatego, że kryzy są niespasowane, no ale niestety jest to cena, którą trzeba zapłacić za dopasowanie geometrii do własnych potrzeb. Niemniej jednak sam modyfikator może posłużyć do tego, aby za jego pomocą wygenerować ładnie wygładzoną geometrię. Ma taką wadę, że w trybie obiektowym wprowadza bardzo wiele wierzchołków, które są niepotrzebne. Na przykład te wierzchołki stojące tutaj na płaskiej powierzchni są absolutnie zbędne, natomiast generują troszeczkę cięższą geometrię poprzez ich większą liczbę. Okej, no więc to jest modyfikator subsurf. Pokażę jeszcze, jak można zrobić kostkę, która ma zaokrąglone krawędzie. Otóż zwykła kostka wygląda, jak każdy wie, bardzo prosto. Natomiast po dodaniu do niej modyfikatora subsurf, kostka się zwyczajnie zamienia w taką krzywą kulkę. Każda ściana zostaje rozcięta raz i wygładzona, tak żeby się gdzieś pomiędzy znalazła wewnątrz tej kostki. Teraz zwiększanie ilości cięć wygładza oczywiście geometrię, powodując, że kostka robi się coraz bardziej podobna do kuli. Jest to jeden ze sposobów uzyskania kuli o specjalnej topologii. Natomiast czasami warto taką kostkę nieco pociąć. No i właśnie po to stosuje się tak zwany lubcast tool. Okay, jeżeli potnę kostkę, już mam teraz taki spłaszczony walec, próbujący troszeczkę bębenek albo coś jeszcze innego. W tym momencie mam jeszcze bardziej spłaszczony. I teraz mam już kostkę, która jest trochę bardziej kwadratowa, czy też trochę bardziej sześcienna. Mogę ten proces kontynuować. Mogę na przykład rozciągnąć, skalując odpowiednio krawędzie, aby uzyskać na przykład tego typu kształt. A więc subsurf przydaje się w tego typu modelowaniu bardzo. Jest to jedno z najbardziej standardowych, najczęściej używanych narzędzi podczas zwykłego modelowania. Bardzo polecam zapoznanie się z tym, używanie go, no i korzystanie z niego. Teraz, aby to narzędzie było jeszcze bardziej łatwe do użycia, istnieją skróty klawiaturowe, które automatycznie dodają subsurfa do mesza. Na przykład tego subsurfa wyrzucę. Mój mesz jaki został, taki został. Może cofnę te wszystkie rozcięcia, żeby została zwykła kostka. I teraz naciśnięcie klawiszy standardowej konfiguracji, które są takie jak Ctrl 1, wstawia od razu modyfikator subsurf z subdivision z ustalonym w view na 1. Render zawsze jest standardowo ustawiony na 2, można dać oczywiście więcej. Jeżeli nacisnę Ctrl 2, to ustawiam parametr view na 2, ale jeżeli w ogóle nie było subsurfa, to będzie dodany nowy modyfikator od razu z view ustawionym na 2 i tak dalej. Więc jeżeli mam jeden subsurf i on jest umieszczony na samej górze jako jedyny, w tym momencie Ctrl z numerkiem będzie mi wstawiało kolejne jakby rozcięcia dla danego subsurfa. Jeżeli zrobię kopię tego subsurfa, to w tym momencie Ctrl 1 działa, ale zmienia mi tylko ten pierwszy. A więc jest to sposób na uzyskanie fajnej geometrii. Jest także inny sposób na zrobienie kostki. Otóż kostka jest na razie prosta, dodaję do niej subsurf jednego poziomu tylko i ustawiam ten subsurf na przykład na 3, ale modyfikację geometrii zmieniam na simple. Powoduje to, że moja kostka jest pocięta w taki gęsty sposób. I teraz robię kopię tego subsurfa, ustawiam Cutmull Clerk
No i daje jeden podział na przykład, aby kostka się zaokrągliła na krawędziach. To jest również jeden ze sposobów. Jeżeli dam oczywiście więcej pociąć, dostanę dokładniejszą geometrię, ale będzie ona bardzo gęsta. Na przykład ta prosta kostka ma teraz 98306 wierzchołków, dlatego że jej siatka jest bardzo gęsta. A więc nie jest to dobry sposób na robienie takiego prostego obiektu. Natomiast można skombinować w ten sposób działanie dwóch subsurfów, aby uzyskać jakiś fajny efekt, na przykład takiego zaokrąglenia, które nie jest do końca kółkiem, czy też jakąś, powiedzmy sobie, bryłą podobną do kuli. Ok, myślę, że to wystarczy na ten czas. Dziękuję za uwagę i do następnego zobaczenia.